Witam serdecznie na kanale World of MMA. Dzisiaj odbyła się pierwsza konferencja przed galą IFM Show 2, na której zostały przedstawione nowe nabytki federacji prowadzonej przez Norberta Sawickiego i Michała Materle. Mowa o Normanie Parku oraz Arturze Sowińskim, którzy zawalczą już na najbliższej gali IFM Show 2 11 września w bułgarskiej Sofii. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o głośnym transferze północnego Irlandczyka oraz Artura Kornika Sowińskiego do federacji IFM. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Rywalem Normana Parka będzie Bułgar Władysław Kanczew, natomiast zaczniemy od północnego Irlandczyka. Norman to klasowy zawodnik mieszanych sztuk walki, który toczył boje w największych federacjach na świecie, natomiast ostatnio zaliczył nieco bardziej frikowy pojedynek na gali Fame MMA 10. W zeszłą sobotę wypunktował w formule bokserskiej słynnego Don Cassio, natomiast teraz należy się zająć czysto sportowymi pojedynkami w MMA. Ostatni raz w tej formule zawalczył na KSW 53, kiedy został rozbity przez Mateusza Gamrota w trzeciej rundzie. Wcześniej pokonywał czołówkę kategorii lekkiej w Polsce na czele z Marcinem Brzoskiem, Arturem Sowińskim czy Borysem Mańkowskim, a to są cenne skalpy. Swój najbliższy pojedynek stoczy 11 września z czołowym zawodnikiem kategorii półśredniej w Bułgarii. Władysław Kanczew to były mistrz Federacji Serbian Battle Championship, który stracił swój tytuł w lipcu zeszłego roku, przegrywając ze swoim rywalem przez decyzję. Wcześniej miał serię 5 wygranych ze średnimi rywalami, natomiast radził sobie z nimi tak jak należy, zwyciężając przed czasem. W jego rekordzie można ujrzeć postać Iwicy Truszczka, znanego z KSW, który pokonał Bułgara już w drugiej rundzie przez knockout. 11 września zmierzy się z nieco bardziej klasowym zawodnikiem w postaci Normana Parka. O północnym Irlandczyku w ostatnim czasie z wiadomych przyczyn jest bardzo głośno, dlatego na pewno będzie wartością dodaną do federacji IFM Show. Jego rywal natomiast, jeżeli chodzi o umiejętności, jest o co najmniej 2 poziomy niżej niż Norman, więc na papierze ten pojedynek wygląda na mismatch. Rozumiem, że jest z Bułgarii, jako miejscowy bohater przyciągnie widzów na trybuny, ale w walce z Normanem zostaje raczej rzucony na pożarcie. Dowiedzieliśmy się również, że Park nie podpisał wyłącznościowego kontraktu z IFM Show i wciąż współpracuje z KSW, gdzie wkrótce go zobaczymy. Finalny rezultat pojedynku Parka z Kanczewem poznamy już 11 września w bułgarskiej Sofii. Na tej samej gali zawalczy dobrze znany polskiej publiczności Artur Sowiński, którego występ na IFM Show nie wyklucza z dalszych poczynań w federacji KSW. Na chwilę obecną jego rywal nie jest jeszcze znany, ale dla takiej persony musi to być ktoś naprawdę dobry i znany szerszej publiczności. Nie podejmę się typowania, kto to może być, więc pozostało nam tylko czekać na oficjalne ogłoszenie ze strony organizacji. Ewidentnie federacja IFM Show rośnie w siłę i wszelkimi sposobami próbuje zająć wysoką pozycję na europejskim rynku. Trzeba przyznać, że jak na razie wychodzi im to całkiem nieźle i projekt jako całokształt ma duży potencjał. Jestem pewien, że taki Norman Park, Michał Materla, Kornik czy Radek Paczuski, którzy wystąpią na gali we wrześniu, zrobią medialną robotę i gala zakończy się sukcesem nie tylko sportowym i medialnym, ale również finansowym. Ja na pewno będę śledził ten projekt i czekam na więcej informacji odnośnie ich gali w Bułgarii. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zakontraktowaniu Normana i Kornika przez IFM Show oraz o całej federacji. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.